Julian, no debiut wreszcie w krośnieńskiej drużynie za tobą, mecz w Łańcu się dopełni szczęścia, oprócz twojego dobrego występu no pewnie brakowałoby zwycięstwa, ale zaczniemy od ciebie, urodziłeś się w Niemczech. Tak jest, w Bochum urodziłem się. Rodzice to Polacy, pochodzą z Bydgoszczy, masz jeszcze rodzeństwo, jakbyś mógł coś więcej powiedzieć o rodzeństwie? Tak, mam dwóch bracia, jeden też jest sportowiec, dyskobolem rzuca, ale jako Niemiec, nie jako Polak. Zresztą z bratem ciekawa historia, bo to też pewnie można zdradzić i taka fajna historia. Zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, rzucając dyskiem. Tak, 4 lata temu już prawie to było, no, mam nadzieję, że w tym roku znowu jakiś medal to stanie. Julian, bardzo dobry występ twój w Łańcucie. Zadowolony jesteś z debiutu? Nie wygraliśmy, to znaczy, że nie zadowolony, ale właściwie dobrze graliśmy ten mecz, ale no nie wygraliśmy i dalej musimy pracować. No i teraz już 2 dni temu, to znaczy, że musimy to już odpuścić i na niedzielę patrzeć się. Jak ci się podoba w krosie? No jesteś już drugi tydzień. Dobrze mi się podoba. Drużyna jest fajna, małe miasteczko, ale wszystko dobrze do tej pory. Czyli co, tylko zwycięstwo, niedziela 18 GKS Tychy, no i liczymy na przełamanie tej złej pasy. No i wtedy wszystko super będzie. Dzięki. Dziękuję bardzo.